Witam was, kochani, bardzo serdecznie, tak jak wam obiecałam, ciąg dalszy moich biedronkowych wrażeń. Uwielbiam po prostu Biedronkę, tak jak mówiłam na poprzednim filmie. Chyba sobie tam wynajmę pokój, słuchajcie, w dziale kabanosy i galarety. Słuchajcie, ja tak kocham tych ludzi tam w tej Biedronce. No, sama chodzę do Biedronki, każdy jest inny, nie? I każdy ma inne pytanie, i każdy ma inne zachowanie. Ja po prostu kocham, na przykład wczoraj była taka babka w Biedronce, która się wkurwiła, bo była promocja i nie było napisane do kiedy i ona chciała iść na promocję, aż nie było promocji, rozumiecie to? I ona tak zjebała tą babę, co tam sprzątała, słuchajcie, a ta pani naprawdę tak trzymała fasę, mówi, proszę pani, jest nowy rok, po co się kłócić, tam tłumaczy i wiecie, no ale chodzi o te takie sytuacje, że to jak my wchodzimy do Biedronki, to ja mam wrażenie, że do Biedronki same pisiory wchodzą, bo zawsze pisiory to są takie, na ogień! A sama chodzę do Biedrynie, ale ja ani za pisem, ani za rudym. Słuchajcie, koniec żartów, czas się śmiać. Słuchajcie, jaką ja miałam sytuację w Biedronce, kocham ten sklep, ja muszę częściej do niego chodzić. Raz dziennie to jest zdecydowanie za mało. Słuchajcie, wchodzę do Biedronki, przechadzam się po półeczkach. Jak rano wchodzę do Biedronki, to jeszcze w miarę jakoś wyglądam, bo nie jestem ani napuchnięta, tylko wiecie, lepszy makijaż jest rano, bo wieczorem to już się zmywa, to już chujowizna jest taka, że hejozyna, nie? Ale wiecie, rano jak wchodzicie, to jest jeszcze zajebiście. Fajnie, nowa rzęska, puderek jeszcze się nie zmazał, tu nie ma zacieków od śmiania. Z Mary nic nie powchodziło, wszystko, wiecie, nówka, sztuki, funkiel, no po prostu nieśmigane wchodzi lala do Biedry. No i tak się przechadzam, tu se przechadzam i patrzę, a na 11 idzie jaki kolo w kurtce Armandzio. Mówię, ja pierdzielę, ma normalnie taką kurtkę jak mój stary, na pewno od niego trzeszczę aż hajsem. Kolo groszem nie śmierdzi jak mój stary. Słuchajcie, no i tak się przechadzam i przeszedł się koło mnie raz. Później patrzę, znowu się koło mnie przechadza. I tak ze 4 razy koło mnie przeszedł. Ja mówię, nie, coś jest nie tak, są tak tutaj koło mnie ten. Albo ode mnie jebie, albo zajebiście pachnę, nie? Ale chyba to drugie, bo zapomniałam o perfuma, więc... Nie, mówię, nie, wszystko fajnie, wszystko fresh, nie? No i tak się przechadzam i w pewnym momencie stanął naprzeciwko mnie, a wiecie, a ja już tak, wiecie, ja jestem krowa, która dużo ryczy, ale mało mleka daje, nienawidzę takich sytuacji. Ja już tu zgrzana całą, tak... No, cześć, czy my się znamy? Przełknęłam ślinę, mówię, nie, chyba nie, chyba że z telewizji. No i on zapytał się, czy jestem z jakiejś tam miejscowości, ja mówię, że nie jestem. On mówi, a to szkoda, to może się poznamy. No i kurwa, zatkał kakao, co ja mam teraz powiedzieć? Jak stary na horyzoncie, ten też niezły towar, co ja mam zrobić? Słuchajcie, zawsze mam asa po prostu w rękawie, zawsze muszę z czymś wyskoczyć, po prostu nie byłabym sobą, mówię, myśl i bum, lampeczka się zapaliła. I wiesz co, bardzo chętnie, ale myślę, że mojej żonie by się to nie spodobało. A on do mnie mówi, to ty jesteś ten tego? Ja mówię, tak, lubię nożyce. Dlatego jestem fryzjerką. Więc słuchajcie, uwielbiam te sytuacje w Biedrze, nie tylko w Biedrze, ale w Biedrze wam powiem, że najczęściej mi się zdarzają takie kurwa, takie koniki, takie wiecie, takie, no, takie wisieneczki na torcie, no po prostu kocham te sytuacje biedronkowskie, słuchajcie, teraz trochę jest mniej, bo jest więcej Ukraińców, to tam, ja nie panie maję, jak oni sobie tam szprechają, haraszają, czy tam spiziubają, ale generalnie uwielbiam, słuchajcie. No i chciałam wam dzisiaj życzyć milutkiego dzionka. Styczeń jest bardzo spokojnym miesiącem, więc będę miała trochę więcej czasu, żeby porobić tutaj na tej stronie hałasu. Życzę wam wszystkim miłego dzionka, no i trzymajcie się i... Weekend się zbliża. Tino! Miłego dnia, kochani, wam życzę. I na widok wina.